Siemaneczko moi drodzy, ja jestem Misaga i dzisiaj sprawdzimy moje zdolności macierzyńskie. Czy będę, wiecie, potrafiła opiekować się w przyszłości dzieckiem, czy będę dobrą matką, czy może złą matką. Do sprawdzenia tego wszystkiego jest specjalna gra, która nazywa się Symulator Matki. I ona na pewno powie nam całą prawdę. Ona wie najlepiej. Nasza dzisiejsza gra rozpoczyna się od obsranego i zasyfionego pokoju. Mam nadzieję, że u mnie nie będzie ten dom wyglądał w takim stanie. Rozpoczynamy pierwszą misję, w której poznam moje dziecko. A tu jest czas jakiś na robienie tych rzeczy. A jak nie wykonam tego czasu, to co? To dziecko wtedy umrze? Można go wziąć na ręce! On żyje jeszcze? Żyje! Serio, mogę go tak rzucić, tak... Już lubię tą grę, o jaka beka! Dobra, czekajcie. A jak tak się zamaknę i tak wrzucę... O! Ej, w ogóle widzieliście? Tam mi jakieś punkty spadały w dół. Słuchajcie, wydaje mi się, że chyba już powinnam przegrać, chyba jestem złą matką. Bo dziecko połamałam. Dobra, musimy... O, smoczek. A umyć smoczek, bo jest usyfiony czymś, nie wiem czym. Jezus Maria, jak to zrobić? No o, dobra. Jakąś zieloną maziają i teraz dać mu do... Chciałam powiedzieć do pyska, ale tak się nie powinno mówić. Do mordki. Udało mi się przejść pierwszy level, mimo tego, że połamałam moje dziecko, więc chyba jednak nie będę taką złą matką. Fuj, mamy mu teraz kubsko tutaj z tego pampersa wyczyścić? Widzicie, jaką on ma zblazowaną minę? Nie dziwię się, to pewnie musi nieźle śmierdzieć. Gdzie ja mam to wrzucić? Tu? Oj. O fuj, rozblazgało się! O fuj! No fuj! Jak to... Dobra, olać, no nie wrzucam tego tutaj. Mam już... Już mam pokój, zobaczcie, ogówniony, no nie! Minus 10? Jak to minus 10? To co ja mam tu jeszcze zrobić? Puder pewnie. O nie, mam 8 sekund. Przegrałam. Przegrałam. O nie. Nie zdążę już. Nie zdążę. Panika, panika. Aga, panika. Nie zdążę. Słuchajcie, miałam prawo nie wiedzieć, co należy zrobić, bo dziecka nigdy nie miałam, ani nigdy małym dzieckiem się nie opiekowałam. Znaczy, no dobra, moim bratem... Niby trochę się opiekowałam, bo ja jestem od niego trochę starsza i pamiętam, jak on był taki mały, ale pampersów mu chyba nie zmieniam. Dobra, to powinno wystarczyć. Teraz przepiękne pampersy jakieś niebieskie. Fajnie ci? Tak teraz wiesz, masz niezły przeciąg na tyłku. Tak? Podoba ci się? No, udało się, moi drodzy. Brawa dla Agi, najlepszej matki pod słońcem. Jeżeli ta gra wam się podoba i chcecie, żebym jej nagrywała więcej, to pamiętajcie, żeby pod tym filmem zostawić, nie wiem, z 15 tysięcy łapek w górę. Ja nie chciałam cię upuścić, przysięgam. A mogę cię tu ładnie położyć? No czemu minus 10 mi za to? Przecież na łóżko. Co się tutaj dzieje? Dobra, w ogóle, czemu w sypialni mojej, czy nie wiem, to wygląda w ogóle jak szpital jakiś, czy coś takiego? Czemu są tutaj dwa łóżka? A tutaj co jest? A, łazienka, dobra. O, nawet jest spray, widzicie? Jakbym obsrała kibel i by śmierdziało. Dobra, mamy zrobić jedzenie. I co my mamy zrobić? Na pewno najpierw trzeba umyć tą butelkę, bo to nie wygląda dobrze. Dobra, jest umyta. I co? I tutaj mamy jakieś urządzenie, tak? O, nalewamy coś takiego. Nie wiem, co to jest. Czy to jest jakieś mleko, czy coś w ten deseń. O, stanęło, dobra. Dobra, teraz umyjemy jeszcze smoczek, który wygląda, jakby był jakiś, nie wiem, zagrzybie... O, no nie! I to... Znowu muszę to myć? Przecież liczy się pierwsze 5 sekund. Jak się podniesie w ciągu 5 sekund, to przecież nic się nie stanie. No nie, no nie, no! Jak ja mam to tutaj niby nakręcić do cholipki? Którym to się robi przyciskiem? Nie! Poddaję się, nie chcę być matką. Nie chcę być matką już. Nie, jeżeli tak wygląda życie matki, to ja nie chcę być nigdy matką. Nie podoba mi się to. I co, znowu muszę tutaj tego nalać? Nie wiem, możliwe, że tak. Może już się skończyło. No nie wierzę i nie zdążę, zobaczcie, 50 sekund. Nie, no dobra, 50 sekund to jeszcze dużo, no. Dobra, teraz się uda. Teraz się uda.
to jest za głupia gra? No nie! No nie! Przegrałam już, nie wytrzymam tego. To jest jakaś porażka po prostu, wyspa totalnej porażki. Dziecko drogie, mogę cię po prostu z cyca nakarmić? To będzie chyba łatwiejsze niż z tej butelki. W ogóle możecie też wymyśleć, jak to dziecko może się nazywać. Nie wiem, jakieś śmieszne imię mu nadajcie. I wtedy na pewno na kolejnym odcinku powiem wam, jakie imię wybrałam. Dobra, słuchajcie, teraz wiecie, co spróbujemy? Spróbujemy... O! Właśnie, i teraz umyjemy. O! Tak chyba też będzie działało, prawda? No myj się, no proszę umyj się! Czemu się nie chce umyć? No myję się przecież, no! Matko, no nie mów... Nie! Którym to się... O! O bo! Maleństwo moje! Jedz! Jak to źle! Jak to źle! Nie wierzę, nienawidzę cię! Nienawidzę cię! Idziesz, nie chcę cię już! Nienawidzę cię, dziecko! Nie szanuję cię! Nie zjadłeś mojego mleka! Leż! No i koniec! I głupia gra, nie gram w nią więcej! Wiem, co my źle zrobiliśmy! Tu przecież trzeba jeszcze coś dodać do tego mleka, prawda? Przecież to nie jest tak, że on pije, nie wiem, samą wodę ciepłą. Ale... Oh my god! Oh my god! Spadło mi jeszcze tamto mleko! Co za sieczka tu się dzieje? Dobra, stój! Teraz będzie dobrze. To... Co tu tak paruje, matko jedyna? Dobra. No! No nie no, podnieś to mleko! Nie. To się nigdy nie u... No nie! Gdzie jest ta butelka? Matko jedyna, 15 sekund, 15 sekund! Nie no! Jeja, uda się! Teraz będzie dobrze, pij! Błagam, błagam! Udało się! Udało się! I ten niewdzięczny bobas jeszcze odrzucił tą butelkę, ale dobrze się udało. Smoczek? Nie! Nie! 4 sekundy, nie! Naprawdę, myślałam, że sobie miło pogram w tą gierkę, a tu po prostu jest jakaś totalna sieczka. Dobra, idziemy. Patrzcie, teraz się uda. Teraz jestem już mistrzem w karmieniu butelką, naprawdę. Dobre mleko? No dobre, no masz szczęście, prosto z mojego cyca, haha, oszukałam cię. Masz ten smoczek i się zatkaj teraz. Jest git? Jest git. Matko jedyna, przeszłam to. To ja nie wiem, co będzie w kolejnych levelach, przecież tam chyba będzie jeszcze jakiś większy hardcore. Wiem, o co chodzi z tymi łóżkami, po prostu myśmy wcześniej byli jakby w takim, wiecie, no w szpitalu czy czymś takim, porodówce, o, porodówce i teraz przenosimy się już do własnego domu i czy wy tutaj widzicie, tu jest piekarnik. Jestem ciekawa, czy będę mogła włożyć tam moje dziecko i je usmażyć. Ej, czy nam się dziecko przypadkiem nie zmieniło? Czy ono nie wyglądało trochę inaczej? Mamy szafę? Wow, mogę to dziecko do szafy zamknąć? Gdzie jest moje dziecko? Tu chodź. Nie chcę twojego pampersa. Chcę ciebie i chcę cię włożyć do szafy. I chcę cię zamknąć. O! Nie ma dziecka, święty spokój! A, czekajcie, w ogóle jestem głodna. I teraz Matula pójdzie sobie coś zjeść. O, patrzcie, jakie pyszne jedzenie. Dziecko zamknięte w szafie. Po prostu go nie ma, nie istnieje. Super, tu jakieś wisienki, coś takiego, beb, oj, zjadłam chyba za dużo, dobra. O, można otworzyć piekarnik! Ej, Bobasie, Bobasie, gdzie ty jesteś, gdzie cię zgubiłam? Halo? A nie, tu są drzwi wyjściowe. Halo, Bobas, Bobas, o tu jesteś, cześć! Cześć, kolego! Tak, zaraz smoczka dostaniesz, tak! Widzisz? Tutaj są kiełbaski z twojego brata zrobione! O nie wierzę! Czekajcie, teraz tutaj mu dam smoczek! Gdzie jest smoczek? Smoczek! To jest twoje nowe łóżeczko, mój drogi! Oj tak, tak, byczku, oj tak! Proszę, smoczek! No, fajnie, co? Takie nowe łóżko! Super! Żadnej butelki nie dostaniesz. Weź, weź, daj spokój.
Chyba mu nogi... Chyba mu nogi zmiażdżyłam. O nie. Kto z was się skusi na upieczonego bobasa w sosie własnym? Kto chętny? Ktoś chętny? Proszę pisać w komentarzach. Dobra, nie mogę być taką wyrodną matką. Zaczęłam ten level od początku i teraz gramy na serio. Tak, teraz będę najlepszą matką pod słońcem. Zrobię wszystko, co moje dziecko chce. Wszystko, dosłownie wszystko. Szczególnie, że nie znam własnego domu i nie wiem nawet, gdzie tu jest kuchnia. O dobra, tu jest kuchnia. Okej. Okay. Trzeba umyć dydla. Aha. No dobra, najpierw muszę zjeść, bo zaraz umrę z głodu. A jak matka umrze z głodu, to dziecko też umrze z głodu. Tak właśnie. Wszyscy wtedy umrą z głodu. W ogóle ja się zastanawiam, gdzie jest mój mąż? Czemu w tych grach, zawsze jakichś symulatorach, nie ma nigdy ojców? Mnie to naprawdę bardzo zastanawia. To jest bardzo ciekawe. Nie wiem, dobra. Okej, dydel dany, co byś teraz chciał, gówniarzu mały, no? Gówniarzu, co byś chciał? Znowu butelkę, o matko jedyna. W ogóle tu widziałam lodówkę, można ją otworzyć? Można i tu jest więcej jedzenia. W ogóle jak matka by tyle jadła co chwilę pączków i słodkości, to wydaje mi się, że no trochę by się chyba spasła. Trochę by się chyba spasła i to bardzo. Bardzo mocno, dobra, odkręcamy tutaj, nie wiem, to jest jakaś chyba ciepła woda czy coś takiego. A la czajnik. Stawiamy to, bierzemy to znowu, ten biały, podejrzany proszek. Nie jesteś wcale matka głodna, przed chwilą zeżarłaś tuzin pączków. Proszę, powiedz, że będzie dobre. Udało mi się to zrobić? Udało mi się, o matko, jak dobrze, dobra. Szybko, zjedzmy te kiełbaski z twojego brata. Okej, co tu jeszcze? Beb. Beb dużo da? No nie wiem, średnio. Zaraz mi jedzenia zabraknie, no. Ojciec to bym mógł chociaż przyjść i mi po prostu przynieść jakieś jedzenie, no nie? Co ty chcesz znowu? Dydla? A gdzie ty go rzuciłeś? Gdzie jest twój dydel? Ej! Co? A, dobra, myśmy chyba jeszcze tego dydla mu w tej misji nie dawali, nie? Czy na początku był dydel? Na początku był smoczek! On go przecież dziś wyrzucił i raptem się teleportował z powrotem do kuchni, nie wiem, bardzo dziwne. Tutaj coś jest w ogóle? O, pieluszki są. Więcej pieluszek, im więcej, tym lepiej. Pampersa jeszcze, pampersa. Tak, właśnie, pampersa. Czy tu jest kosz? Nie wiem, czy tu jest kosz, nieważne. Tu mamy ten wspaniały puder, to już wiem. Trzeba przypudrować, o tak, żeby... Ten puder się używa chyba po to, żeby dupka nie była, wiecie, czerwona i jakaś tam spuchnięta czy coś takiego. Udało mi się, kolejny level przeszłam. Aga, jesteś mistrzem. Mistrzem w opiece nad dzieckiem. Tak. Bez jaj. Ja mam rzucać te... Rzucać brudnymi, okupkanymi pampersami. Jak się tym rzuca? A, dobra, trzeba wziąć trochę do góry, czaję bazę, okej. Okay. Przecież ja nigdy tam nie trafię. Ej, trafiłam! Dobra, zaraz się wkurzę. Walczę już tutaj chyba z tą misją ze 3 minuty. Zaraz dostanę szału, ja zaraz poszukam jakichś kodów na tą grę. Jak w Simsach są kody, to i na pewno tutaj też. Żeby przejść kolejny level, bo to jest naprawdę niepojęte. No jak to zrobić? Czekajcie, może bardziej o w tą stronę? O, dobra, udało się. Ostatni pampers! Ostatni pampers! Ostatni! Zrobiłam to! Matko jedyna, naprawdę myślałam, że zaraz skończy mi się czas i po prostu będę musiała robić to od nowa, a ta misja naprawdę była okropna. Ona chyba najgorsza z tych wszystkich. Wrócimy na chwilę do tego levelu, bo ja chcę coś sprawdzić. Czy ja mogę rzucić tam dzieckiem? Mogę! Halo? Dziecko? Gdzie moje dziecko? Nie mam dziecka, nie mam problemu! Możemy iść oglądać telewizję, nara. Fuj, teleportowało się na stół pełen kubki. Dobra, jeszcze raz. Gol, gol! Aga wygrywa mistrzostwa! Brawa dla wspaniałej Miss Gagi, która jest mistrzynią w rzucie dzieckiem do kosza! Kolejna runda i teraz słuchajcie, chyba mam jakieś, nie wiem, zatrucie pokarmowe. Zeżarłam pewnie, nie wiem co zeżarłam, kupę tego dziecka i po prostu zachciało mi się teraz robić kupę, czy coś takiego. Dobra, i co? O! Fuj! Fuj! Jaka wielka!
już nie chcę robić kupy, nie chcę, to można jakoś spuścić czy coś. Fuj, fuj, nie chcę tego widzieć, fuj, 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 robię gorszą kupę od ciebie, przysięgam dziecko, już nigdy nie będę narzekała na twoje kupsko. Moje kupsko było gorsze, naprawdę. Nie wiem w ogóle, kto tą grę wymyślił, że muszę robić tutaj kupę. To jest trochę disgusting, bym powiedziała. I to nawet bardzo. Dobra, smoczek, to idziemy umyć. Ja się zaraz znowu skupkam, widzicie to? Ja się zaraz znowu skupkam, przysięgam. O, jaki ładny pokój. Ładne kanapy, dobra, ale zaraz. O nie, szybko, klozet! Szybko, siadaj! Okej, w ogóle lecą mi jakieś punkty w dół. Nie rozumiem czemu. Może dlatego, że nie spuściłam wody, czy coś takiego? Fuj. Ale ja nie wiem, jak to spuścić. Nie mam pojęcia. O! Wiecie, jaki mi teraz wpadł pomysł? Muszę dziecko wsadzić do tej pralki. Raz, dwa, trzy, szybko. Najlepsza Aga, matka Aga opiekuje się najlepiej pod słońcem swoim dzieckiem. No nie, on chce jeszcze butelkę. Ile można żreć? O, dobra, można spuścić wodę. Można. Uff, bo już myślałam, że będziemy, wiecie, cały czas musieli patrzeć na tą kubkę. Fuj, fuj, spuśćmy to. Dobra. Trzeba mieć butelkę. O nie, o nie. Ja nawet nie wiem, czy tam jest mleko. Nie wiem, czy tam jest mleko, czy to jest dobrze zrobione, czy nie. W ogóle ta butelka chyba jest trochę brudna. Dobra, nie wiem. Szybko. 10 sekund. Proszę, proszę, żeby tu było mleko jednak. Ta gra jest disgusting! Nie mogę po prostu. Ja nie wiem, musicie serio przynajmniej te 15 tysięcy łapek w górę zostawić, bo ja nie wiem, czy dam radę znowu. O nie, zesram się, zesram się! Zesram się, nie wiem, gdzie jest kibel. Zesrałam się, no i trudno, i czas mi minął. Spadł mi czas, dobra, szybko, kupa, 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 kupa! A, bo ja traciłam te punkty, bo ja siadałam bez deski! Na gołym tym klozecie, dlatego! LOL, dobra, czaję bazę, o co tu chodzi? To dziecko chciało jako drugie smoczka, prawda? Tak, chciało smoczka. Dobra, wszystko rozumiem, ta gra jest, widzę, taka bardzo, bardzo legitna, nie? Naprawdę, bardzo jest legitna. Dobra, i wiecie, co jest najlepsze? Ta gra kosztowała mnie tylko 7 ziko. Tak, serio, ona kosztuje 7 ziko na Steamie, więc no, to nie jest jakiś, wiecie, majątek, tak mi się wydaje. Można sobie na nią pozwolić, dobra. Lejemy tutaj. Nie, ja się zaraz znowu skupkam. Nie, 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 nie. Nie ma już więcej kupkania. Aga więcej już nie zrobi kupki na wizji. Nie, 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 nie wolno. Okej, okej, okej. Szybko masz. Masz, będzie dobrze. Idę do kibla. Nawet nie będę patrzyła na to dziecko, czy jest wszystko okej, bo zaraz się skupkam. To dziecko coś jeszcze będzie chciało, zobaczcie. To ja, ta misja się jeszcze nie skończyła. Ten level jest naprawdę jakiś mega, mega ciężki. Co to dziecko jeszcze chce do jasnej anielki? Co? Znowu kupę zrobiłeś? No dobra, matka też. To chyba, słuchajcie, genetyczne. Matka ciągle robi kupę, to dziecko też, nie? Brawo dla mnie! I dostałam, zobaczcie, jakąś srebrną statuetkę teraz. Robię się coraz lepsza w tą grę. Niesamowite. Uwaga, robimy ostatni level. W sensie, nie wiem, czy uda mi się go zrobić całego, ale spróbuję. Co? Czy tu jest lód na ziemi i ja się ślizgam teraz? Nie, niewiarygodne. Oni poszaleli po prostu. Przecież coś takiego nie może być naprawdę. Czy wy widzicie, jak można myć tego smoczka? A ja dopiero teraz to odkryłam. Matko jedyna. To jest takie łatwe. Ja nie wiedziałam, że to trzeba tak klikać, ale ze mnie baran. Dopiero przy 7 levelu to odkryłam. Dobra, ja muszę iść znowu zrobić kupsko. Gdzie była ta łazienka? Ja zaraz jeszcze umrę z głodu. Świetnie, naprawdę świetnie. Świetnie, zobaczcie, jak się ślizgam. No nie, no nie wierzę nawet. Nie mogę dojechać do kibla. No matko, ta gra jest porąbana w ogóle. I ja chyba wiem, czym ona jest porąbana, bo ona chyba jest z
z Rosji, wiecie, ta gra. Chyba dlatego jest właśnie taka porąbana. Dobra, idziemy teraz coś zjeść. Szybko, zjedz coś, Aga. Jedz ten chleb! Jedz ten chleb! To, wszystko, wszystko, tak. Pyszne ciasta. Jemy, jemy, jemy. Ej, Beka, jak uda mi się teraz tą misję zrobić, to będę po prostu master of disaster. Aha, bo my jemy i mi się znowu zachciało kupę robić. No to po co jesz, jak co chwilę robisz kupę? Czy to ma w ogóle sens? Wiecie, co ten lód chyba ma symbolizować? To, że jestem pijana po prostu. Pijana matka! Pijana matka na posterunku w opiekowaniu się dzieckiem, no przysięgam. Dobra, ja już chyba w ogóle nie mam szansy, żebym zdążyła to zrobić, bo mam mleko jeszcze do ogarnięcia, a mam, zobaczcie, całe 5 sekund, super. Chyba przegrałam. Z tego, co widzę, jest tutaj nawet mod survival, czyli chyba po prostu gra się na czas i wiecie, ile uda nam się dłużej wytrzymać, tym wtedy, nie wiem, mamy więcej punktów czy coś takiego, więc myślę, że będę mogła jeszcze kiedyś ten survival mod nagrać z moim bratem Adrianem i zobaczymy, komu pójdzie lepiej w opiece nad dzieckiem. A wy teraz, moi drodzy, nie zapomnijcie zostawić subskrypcji na moim kanale, no i oczywiście koniecznie 15 tysięcy łapeczek w górę i widzimy się niedługo w kolejnym odcinku. Bye, bye!